Mam 9 lat. Jak była mała, to na nią wszyscy mówili, jak mówili? Rtęć, żywy atom. Jak państwo widzą Lenkę? Jaką osóbkę? Towarzyską na pewno, bardzo zabawną, aczkolwiek bardzo ruchliwą, bardzo taką wiercipiętkę, wszędzie jej pełno. Nie jestem wiercipięty. W takim razie wybrałaś taką bardziej ruchliwą piosenkę? Czy na dzisiaj, czy taką spokojniejszą? Spokojną. Znaczy ruchliwą. Ruchliwa. Śpiewam piosenkę Roxany Węgiel, Anyone I Want To Be. Jesteś fanką Roxany? Tak. A znasz angielski? Piszę ten tekst, jak się czyta. Czy to jest to, czy to jest jakaś laurka? Nie, to jest ten tekst. Tak. Zawsze są pociapane moimi rysunkami. I just wanna swim. Dobrze? Swim. Swim. O ja przepraszam. Od mojej... Ciekawe, to wygląda, słuchajcie, jak nowy język. To jest świetne. Tu jest inny w ogóle, inny świat. No to jest dla nas na pewno duża niespodzianka, że tutaj w ogóle Lenka się dostała. W przyszłości chciałabym zostać piosenkarką. Głęboki oddech? Tak, to najważniejsze. Czas pokaże na pewno, co jej się w życiu będzie podobało. No niech robi to, co lubi po prostu. Nie będziemy jej w tym przeszkadzać, aczkolwiek możemy jeszcze pomagać, jak tylko będziemy mogli. O, jakie to maleństwo słodkie, widzę ją. Oho, oho. Sorry. Used to live in the shadow. Now I'm not afraid you risk it all. Już się zaciekawili. I can talk a bit louder with the power of in the storm. Mam niepokorny stan. Czuję coraz mocniej dzień po dniu. Kiedy moje serce złapie rytm, nie powiem stop, nie powiem stój. Chcę unosić się na wietrze. Ładnie, kurde, ładnie. Ej, ale czysto, nie? Do maksa, macie fajnie. Goły łapie! Co pierwszy się odwraca, waszym zdaniem? Wszyscy, proszę państwa. No i co, kochani? Kochani, co robić? Słodziak, który dobrze śpiewa. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz nam, ile masz latek? 9. 9. A jak masz na imię? Lena. No Lena, ale ogień tutaj nam zrobiłaś. Całe studio zaszalało. Dziękuję. Brawo! Lubisz piosenki Roxy Węgiel? Tak. Tak, lubisz? A wiesz, że Roxy Węgiel wygrała ten program? Tak. A widziałaś tu Roxy Węgiel może gdzieś w studio? Tak. I wow. Co? Panie? Tak. Przybiłaś... Zrobiła wrażenie na tobie? Nie. Tak. Nie? Nie. Cudowna jesteś. Skarbeńku, zdarzyło się coś takiego, że zwariowaliśmy i się zapomnieliśmy i nie wcisnęliśmy grzybków. No. Jest nam bardzo przykro, ale ty zaśpiewałaś bardzo ładnie. Zaśpiewałaś bardzo ładnie, zrobiłaś na nas wielkie wrażenie. Mamy wielką nadzieję, że jak będziesz miała ochotę przyjść do nas w przyszłym sezonie,
to zrobisz jeszcze większe wrażenie, bo naprawdę jest w tobie wielki potencjał w takim wieku. Tak. Dziękuję. Roxy Węgier, zanim przyszła do programu, bardzo, bardzo dużo pracowała nad swoim głosem i pojawiła się w wieku 13 chyba lat i rozwaliła tę scenę, wygrała nasz program, wygrała potem Eurowizję Junior. Więc pracuj, kochana, i życzę ci takich samych sukcesów jak twoja idolka. A wiesz co? Dziękuję. Kochanie, ja mam... Ciotka dla ciebie wycinała wczoraj koronę. Już ci mówię dlaczego, bo chciałabym tę koronę przeznaczyć bardzo odważnej osobie. A dzisiaj właśnie to ty jesteś tutaj najodważniejsza. I uwaga, zakładam ci tą koronę. Wow! No! Piękna! A wiesz, jak się nosi koronę? Tak. Trzeba się wyprostować, żeby ona nie spadła z głowy. Proszę bardzo. No pięknie. Możesz być z siebie dumna, brawo! Brawo, chodź się poznać. Przyjdziesz do nas, księżniczko, następnym razem, tak? Tak. Super. W pewnym momencie zacząłem liczyć, ile mam uczestników w drużynie, ile oni mają lat, żeby potem podzielić je bardzo dobrze na tria. Nie sztuką jest wybrać tak na chybiu trafię po prostu, co nam się podoba, ale mieć jakiś pomysł na całą drużynę. Miejsc zostało nam bardzo niedużo, a przesłuchać musimy jeszcze kilka osób. No ale to jest wypadkowa tego, jaki jest wysoki poziom w tym sezonie The Voice Kids. Mam takie piękne hasło, które mogę to podsumować. Mamy taki poziom, że ledwo trzymamy pion.